Witamy ponownie wszystkich hodowców, tym razem z hodowli kolegi Zbyszka Kukułki, obecnie latającego w oddziale 0403 Nowe Brzesko, od zeszłego roku tak jest. Natomiast wcześniej kolega Zbyszek lotował w oddziale 0170 Kazimierza Wielka. Teraz jesteśmy właśnie u niego tutaj na posesji. Tu widzimy gołębniki, pokażemy właśnie z boku. O, tak wyglądają. Kolega nam pokaże tutaj. Kolegi zresztą nie trzeba przedstawiać, gdyż gołębie od kolegi Zbyszka Kukułki są w wielu hodowlach w Polsce. Spotykaliśmy je już i na zdjęciach możemy je zobaczyć u innych hodowców. Także kolega nam może coś opowie o tym oddziale. Ilu ludzi hodowców ten oddział, w którym teraz lutujecie? W oddziale Nowe Brzesko jest 95 hodowców lotujących. Jest to oddział, który powstał 9 lat temu. W zeszłym roku cała sekcja z Kazimierzy Wielkiej, z oddziału Kazimierza Wielka, czyli sekcja Kożyce, przeszła do tego oddziału. No, ze względu, nie będę tu mówił jakich, ale jak to się mówi w tym sporcie. Zdarzają się takie, różne, że tak powiem, animozje. Tak, różne przypadki i z reguły, jeśli się tam ktoś z kimś nie może dogadać, to po prostu się odchodzi i na tym sprawa jest zakończona. I o tym nie będziemy teraz dalej kontynuować, ale porozmawiamy teraz więcej o hodowli kolegi Zbyszka i o gołębiach, które tutaj posiada. Może jak się nazywa, kolega powie, na jakim etapie jesteśmy teraz tutaj? Już są gołębie sparowane? Nie, w tej chwili jest złączony dopiero rozpód. Rozpód jest złączony 5 dni od soboty, a gołębie lotowe latają jeszcze luźno. Są już oblatywane, ale w godzinach rannych i popołudniowych. A ile gołębi kolega obecnie posiada w hodowli? W tej chwili posiadam około 100 gołębi do lotu i około 100 gołębi do rozpłodu. Do rozpłodu. To co? Przejdziemy teraz, zobaczymy te gołębie, jak spędzają tutaj, proszę, w jakich warunkach. To przejdziemy. Tu jesteśmy teraz właśnie, wchodzimy do gołębnika lotowego. Jesteśmy we wnętrzu już i patrzymy, jak tutaj gołąbki sobie bytują. Kolega więcej nam teraz opowie o nich, prawda? Gołębnik jest zbudowany z drewna. Podzielony jest na 3 części. W każdym przedziale jest około 10 gołębi. Jest to zrobione w ten sposób, że oko ludzkie nie jest w stanie osiągnąć, nawet nie tak może osiągnąć, ale dopilnować więcej jak 20 gołębi jednorazowo. Patrząc na nie wizualnie, gołębników można mieć 50, ale w każdym przedziale nie powinno być więcej. Czyli kolega się kieruje tym, żeby nie było więcej niż 20 gołębi w jednym takim boksie, powiedzmy, tak? W jednym boksie. Wtedy wizualnie po wejściu, przy paniu jedzenia można śmiało popatrzeć, że te 20 gołębi w przeciągu 5 minut, czy tam nawet krócej, są w doskonałej kondycji, zauważy się przejść. Jeszcze tylko jedną rzecz zwrócę, przepraszam bardzo. Chcieliśmy pokazać, tutaj zwróćmy uwagę, że to jest wszystko z litego drewna zrobione. Tutaj też jest taka ciekawostka, na posadce drewnianej, podłodze drewnianej jest taki rodzaj gratingów, jak to się mówi na statkach, na okrętach, to marynarze znają to powiedzenie, ale to jest taki bardzo niski rusztek jakby, tak? To jest 5 cm dosłownie. To jest podniesione 2,5 cm. 2,5 cm nawet. Jest to z tego względu tak zrobione, że no, budując ten gołębnik, na takim nie było stać. No, na pewno byłoby lepiej, jeśli by te odchody leciały dużo niżej. No ale są to dodatkowe koszty. No. Rozumiem. Co tu za gołębie tutaj jeszcze, przepraszam bardzo, co tu za gołębie kolega ma? No w tej chwili to można powiedzieć, że tu już jest moja rasa, którą hoduję od x czasu. I to są lotniki? Tak. A tu jest taki wybitny taki lotnik? No, wybitny gołąb, no to jest tak jak tamten gołąb niebieski 75-81. W tym roku 10 konkursów, w poprzednim 11. No, gołębie w tej chwili są rozłączone, są dość nerwowe, no ale ten okres wiosenny po prostu ma to do siebie, że przed połączeniem no, gołąb jest taki, a nie inny. Rozumiem. No. Tu mamy kolejny boks. Tu jest kolejny boks. Tu chyba mniej nawet. Tylko 8 samczyków. Podobnie tak jak w tym. Na okres lotowy te gołębniki są zesuwane. I gołębie siedzą tylko te, które są w przedziale. Natomiast no, dzisiaj jeszcze po oblocie. Chodź.
gołębniku, tym jest pełna modernizacja. No, tu widzimy właśnie też cele podobne są zrobione, jak tam w poprzednim boksie. Tu cele są sprzątane w sezonie zimowym, no jeśli warunki pozwalają, to 2-3 razy w tygodniu, natomiast w sezonie lotowym są cele sprzątane codziennie. Natomiast róż jest sprzątany przez cały rok, raz w tygodniu. A pomaga ktoś tutaj przy sprzątaniu koledze, czy następcy jacyś są? W tej chwili syn się angażuje w to. Nawet od zeszłego roku leci własnymi gołębiami. Ale tutaj też z tej posesji? Tak, też z tej posesji, tylko ma gołębnik strychowy. I też na tym gołębniku jest tam do lotu około 40 do 50 gołębi. Ale oczywiście od taty wziął gołębie. Tak, tak, no tata mu dużo pomaga. To znaczy, każdemu młodemu trzeba pomóc. Jeśli się nie pomoże, to młody hodowca szybko się zrazi, ponosząc koszty, nie umiejąc jeszcze do tego nic, nie ma szans na starcie. Rozumiem. Dobrze. Tutaj też jakiś wybitny gołąbek jest, taki, co by kolega chciał pokazać może? No może tu weźmiemy któregoś do ręki. Tak, pokażemy może skrzydło jego. To też jest rasa kolegi właśnie? Tak, to jest moje gołębie. A rasa ta z jakich gołębi została, że tak powiem, szczep ten osiągnięty? Bazą tych gołębi to są gołębie Tiche Hartog. Teo Hartog jest taki. Tak. Tak. I... Przepraszam, do tego gołębia powiemy, zdjęcie mamy na stronie internetowej u kolegi, jest ten gołąb, taki Teo Hartogsa chyba, nie? Tak, tak, tak. Tak, to tak. Pokażmy tu. To jest też wybitny gołąb, 96 rok, 25-30. 96 czy 2006? Znaczy 2006. W tej chwili, w tym roku 11 konkursów, w zeszłym roku 10, w poprzednim sezonie też 10. Rozumiem. Jeszcze tak wracając do tego, to kolega teraz pokazuje gołębia taki, co jest wybitny, ale też może kolega wspomniał o sukcesach takie, które osiągał, takie najwybitniejsze w tym sporcie. Co uważa za swój największy sukces? Myślę, że moim największym sukcesem to jest tak, no dwa razy miałem w Polsce najlepszy zespół lotników. To uważam, że to jest duże osiągnięcie. No, od 10 lat praktycznie z trójki nie wychodzę. Jak nie jestem drugi, to pierwszy. Mówimy o oddziele. Tak, tak. Także no, rywalizacja między okręgami, między rejonami, to jest całkiem, bym powiedział, odrębny temat. Bo tu się liczy, jeśli jest duży oddział, jest dużo gołębi, o wynik jest dużo łatwiej. Przy mniejszym oddziele na pewno o wynik jest trudniej. No. Ja też mam to utrudnione, że mieszkam w takim, można powiedzieć, zagłębiu gołębiarskim. W sekcji Koszyce, tak samo jak i w oddziele Kazimierza, było z reguły 7-8 hodowców. Tak samo w tym roku po przejściu do Nowego Brzeska jest sytuacja podobna. 7-8 hodowców takich tak, bardzo dobrze lotujących. W jednej sekcji jest po prostu 7 hodowców. A nazwiska może ich powiedzmy tak, no, żeby wyróżnić. Lotuje w tym oddziele taki kolega jak kolega Kubik, Stanisław Baru, kolega Józef Liszka. To są hodowcy, którzy naprawdę poświęcają dużo czasu, dużo pieniędzy. I mają bardzo dobre gołębie. I ciężko się rywalizuje wtedy. Ciężej jest. Na pewno jest ciężej. No. Ale też sukces jest, że tak powiem, bardziej, że podwójny, tak powiem, satysfakcjonujący. Tak, tak. Rozumiem. I oczywiście uważam, że lepiej lecieć w mocnym oddziele w 10 i mieć tego satysfakcję, że się jest trzecim czy czwartym, niż w małym, słabym oddziele być cały czas pierwszym. Rozumiem. Na pewno ja też nie przeszedłbym indywidualnie sam do tego oddziału Nowe Brzesko, jeśli koledzy z Koszyc by ze mną razem nie przeszli. No. Mogę też powiedzieć, że takim głównym powodem to było to, że tutaj akurat no wraz z kolegą Kubikiem ogrywaliśmy Kazimierze przez ostatnie parę lat. No. A to jest ten sam okręg? Nie, w tej chwili to jest okręg Kraków. No. Po przejściu do tego nowego oddziału wygraliśmy rywalizację na wystawie, wystawiliśmy dość sporo gołębi i oddział Nowe Brzesko był najlepszy w okręgu krakowskim. Rozumiem, dobrze. To może przejdziemy teraz do kolejnych gołębników. Kolejnym gołębnikiem, do którego przechodzimy, to jest gołębnik, gdzie się znajdują samiczki, tak? Tak. Popatrzmy, jak z zewnątrz wygląda on, ja tak może odejdę trochę dalej, żeby pokazać z większej perspektywy. O, tu widzimy. O, i pokażmy. O, proszę bardzo, koledzy widzicie.
Samiczki mają dużo świeżego powietrza. Teraz wieśnianą porą jedzą tylko raz dziennie, ze względu na to, żeby się nie kojarzyły. Jest ich tutaj troszeczkę więcej niż samczyków, bo zawsze trzeba pamiętać, że rezerwę w samiczkach trzeba mieć. No. Samice są podstawą hodowli i tylko ładne, ładnie zbudowane. A przy ocenie gołębia właśnie czym się kolega kieruje, jak zwraca uwagę, że wybiera tak, czy do rozpłodu, czy na lot, co lubię, najbardziej? Lubię, jak mi gołąb leży w ręce. A może tak, być mniej. A na co zwraca uwagę kolega? Na skrzydełko, czy na budowę? Przede wszystkim skrzydło. Skrzydło? Tak, przede wszystkim skrzydło. To może nam kolega pokaże takiego tutaj, taki egzemplarz, co ma skrzydło takie wybitne. Co to jest za gołąb? Jest to roczna samiczka. Przejdźmy może tutaj, będzie światło lepsze. Bloki może duże. Jest to gołąb z trzecich jajek. Samiczka ta się jeszcze nie spierzyła, zostawiła ostatnie piórko. Ale jak widać, u tego gołębia przedramię jest praktycznie wrośnięte w siebie. Nie lubię, jak gołąb ma coś takiego. Lubię, jak tu jest grubo, tu jest mocno. Rozumiem. A to jest jaka... Nie ma znaczenia, no chociażbym wolał, żeby miał ładne. Nie zwracam natomiast uwagi na oczy. Twierdzę, że oko ulotnika nie odgrywa żadnej roli. Natomiast co do rozpłodu, no to nie będę się na ten temat wypowiadał. Chociaż mój nauczyciel, który kiedyś mnie dużo rzeczy nauczył, miał wrodzoną wadę wzroku i nigdy nie widział dokładnie, jakiego ma oko, a leciał bardzo dobrze. A kto był tym nauczycielem? Kilka lat. No i jednym z takich to pan Ciapała z Nowej Huty, później Roman Jasiński. No Roman przywiązywał wagę do oczu, no ale pan Ciapała nie przywiązywał, a oczy miały gołębi piękne. Rozumiem. A ten gołąb, którego widzieliśmy, to był gołąb z jakich ras gołębi? Czy też z własnej hodowli? To już jest z mojej własnej hodowli. Przodkowie tego gołębia to są gołębie, które kiedyś nabyłem od Coopersa i skrzyżowane z gołębiami Tichy Hartog i z gołębiami miejscowymi. No. No, tu widzimy jeszcze te siodełka, pokażemy, na których teraz obecnie siedzą samiczki. Jest tu trochę ich więcej niż te 20, co kolega mówił, że zwraca uwagę właśnie. Nie. Samiczki są tu właśnie z tych dwóch gołębników wszystkie. Z tego względu, że no później jak się łączy gołębie, później tutaj w tym gołębniku są młode, a samice siedzą częściowo. Rozumiem. Z tego gołębnika w tym, a z tamtego gołębnika idą tam do przedziału. Tu proszę zwrócić uwagę, też siatka w suficie, żeby za wysoko nie podlatywały. Gołębich młodych we wszystkich jest tak dużo. Potrzebne świeżego powietrza i u samiczek również, dlatego że te gołębie bardzo mało latają po polu. Samiczki są oblatywane dwa razy w tygodniu. Ale przez cały czas, czy tylko w czasie sezonu lotowego? Przez cały czas. Przez cały czas. Teraz też w zimie kolega nie ograniczał im lotu? Nie. Moje gołębie latają od 20 lutego, a przez okres 4 miesięcy są zamknięte. W listopadzie, w grudniu, w styczniu i w lutym praktycznie nie latają. Tu mam też drugi gołębnik. Ten gołębnik jest betonowy. Jest dużo gorszy jak ten drewniany, ale dla chcącego nic trudnego. Tu też jest trzy przedziały. Tu są troszeczkę dwa przedziały większe. No ale to tylko jest przez to, że tak człowiek by zostawił a tego. Ale jest tu też około 30 gołębi. I na sezon letni zostanie tutaj w sumie 60 ptaków. I z tego gołębnika też kolega lotuje? Tak, to są gołębniki, z których lotuje. I co, to są też jakieś wybitne samce takie, może kolega ma jakieś wybitne lotniki? Tak. To pokażmy jakiegoś może. To jest fajny gołąb też, bardzo. Z którego dobrze. Roku to jest gołąb? To jest 2008 rok. Tak. 15326. Bardzo dobrze mi leci długi dystans. W jego korzeniach, tam dziadkach, pradziadkach płynie krew gołębi Desmenmatai.
które tam przywiozłem w 1996 roku. Pokażmy skrzydełko może jego, tak? No, skrzydełko bardzo silne przedramię. To jest to, na co kolega zwraca uwagę, przypomnijmy. Tak, tak, tak? Tak. Gołąbek jest klinowy, co widać. Czyli selekcję kolega robi dużą dość, tak? Bardzo. Można powiedzieć, że może aż za dużo. No ale niestety, jak się ma w czym wybrać i tych ptaków się zostaje dość dużo, no to uważam, że każdy hodowca powinien... A ten gołąb, co to jest za gołąb? Też wybitny? Też fajny gołąb, też z roku na rok robi 10-11 konkursów. Brat tego gołębia był C kategorii drugi czy trzeci w Polsce z jednego roku. Dwa razy pierwszy, raz drugi. Pokażmy tutaj może tak skrzydełko jego też. I też pokażemy jego skrzydełko, że to przedramię jest bardzo silne, bardzo mocne. Tak. Choć jest to gołąb nieduży. Moje gołębie są proporcjonalne. A kolega się specjalizuje w jakiś może daleki dystans, krótki tak, jakieś? Wolę te loty dalsze, gdzie to wyczekiwanie na gołębia może jest dłuższe. Ale konkurs troszeczkę rozciągnięty. Wtedy czym bierze udział gołąb w większej ilości, jest to lot zaliczany do okręgu czy tam do rejonu. No i ta odległość jest powyżej 500 czy 700 km. No wtedy ta satysfakcja jest, można powiedzieć, dużo większa. No. Myślę, że na pewno lotowanie gołębiami na lotach tych międzynarodowych, no, w Polsce spaliło na panewce, ale to tylko dlatego, że góra nie umiała tego przygotować. No, hodowcy by chcieli brać udział w lotach, ale nie chcieliby, żeby to gołąb leciał no, te 1000 razy, 1002 razy za tak zwany dyplom czy tam groszowe sprawy. No, przygotowanie do takiego lotu dalekiego wymaga czasu, gołąb musi być dojrzały, musi mieć jednak troszkę doświadczenia. No a widzimy, jak się to w Polsce dzieje. No. 2 lata temu, jak braliśmy udział w Kazimierzy Wielkiej w takich lotach, na punkcie wkładań w Pińczowie nie miał kto gołębi przyjąć. To zniechęca każdego jednego człowieka. Ale kolega nie został zniechęcony, bo jak się zła dalej gołębie i hoduje, tak, i też sobie uczestniczycie w lotach. Dalej, no. Myślę, że te wszystkie przeciwności to bardziej mobilizują dobrego hodowcę, niż go eliminują. A jeszcze wracając do gołębi, tu przygotowując gołębi do lotu, kolega stara się korzystać z naturalnych produktów, czy z tak, produktów jak bardziej najwięcej, takich... choć na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że nie da się bez opieki weterynaryjnej prawidłowo prowadzić tak. do lotów gołębia, tak? Tak? Trzeba robić badania dogłębne, żeby wiedzieć co... I jak to się odbywa? Kolega gdzieś wysyła gołębie, czy tutaj weterynarzowi zawozi, czy po prostu przyjeżdża tu weterynarz? Przyjeżdża do nas pan Myszkowski. A skąd pan Myszkowski jest, powiedzmy kolegom wszystkim? Z Sosnowca. Myślę, że... Przepraszam. Pokażemy gołębie w tym czasie. O. Na zdrowie. Dziękuję. Myślę, że większość hodowców ceni sobie pana Myszkowskiego, może nie wszyscy, ale uważam, że taką robotę jak kolega zrobił w ostatnim sezonie, przynajmniej tutaj u nas na południu Polski, no uratował życie setkom tysięcy gołębi. I na czym to polegało? Co takiego to było? Poprzez badanie, szybkie podanie, może ta kuracja tymi antybiotykami szkodzi, ale na pewno lepiej jest podać gołębiowi szybko antybiotyk w sezonie profilaktycznie rozwoju, nawet profilaktycznie przez 3 czy 4 dni, niż gołębia straci. Oko ludzkie nie jest w stanie dojrzeć, czy gołąb ma grzybicę, czy gołąb po prostu ma jakąś chorobę, takie coś jak żółcistek, kokcydioza, czy zarobaczenie, to jest gołym okiem widoczne, ale są choroby, których oko ludzkie nie zobaczy i po prostu spadek formy na gołębniku no, jest widoczny, a nie wiadomo co się stało. No, podawanie antybiotyków w ciemno uważam też
Jest błędem. Jest błędem, no. Lepiej nic nie podawać, jak się ma coś gołębiowi tam dać, no. Też daje dużo naturalnych produktów. Nawet widać w moich korytkach, że tak, grydu tu nie brakuje. Przepraszam, pokażemy może tak, no. Jak wygląda. Tu widzimy. Jest tu też naturalnie skarmy. Dodaję buraczki, dodaję marchew i to gołębie moje jedzą, tak. Jedzą. Dostają, otrzymują tak. Cały czas. W sezonie zimowym podaję swoim gołębiom do picia regularnie raz w tygodniu propolis, co dwa tygodnie jakaś tam herbatka wieloskładnikowa, ocet jabłkowy od czasu do czasu. Żeby to życie miały, jak ja to mówię, urozmaicone. Tak, rozumiem. No. Co innego jest prowadzenie hodowli w sezonie lotowym, a co innego jest w zimie. Rozumiem. Przejdziemy teraz do kolejnych gołębników, tak? Idąc do kolejnych gołębników, tutaj u kolegi przy dachu, pod dachem podwieszone widzimy kolby kukurydzy. To są, rozumiem, że to są dla gołębi tak, przygotowane. Naturalne źródło energii na dalekie loty. Ja stosuję około 50%. A to z własnego pola, przepraszam? Tak, tak. To jest z własnego pola na użytek własny i też kolegów, których tam często gęsto... Ona tutaj się suszy, tak jak długo? Ona się suszy do samego końca. No, ona tak. Tu wisi do... Jak w lipcu przychodzą dłuższe loty, wtedy ta kukurydza znika. Ja daję kukurydzę około 50% na długie loty. I w czasie lotowania młodymi też przed lotem jest ta dawka podwójnie zwiększona. Uważam, że kukurydza jest najlepszym źródłem takim pokarmowym przy dalekim dystansie. To jest specjalna odmiana kukurydzy? Nie, nie, nie. Nie, to jest taka normalna kukurydza, którą kolega na polu tak, ma, tak? Tak, tak. Rozumiem. Chodzi tylko o to, że jest przygotowana odpowiednio, tak? Jeszcze pokażmy raz o... Ale ta kukurydza, każda jedna ma praktycznie te same składniki. Rozumiem. Teraz do jakiego gołębnika przechodzimy? Też przejdziemy teraz do gołębnika strychowego. Ten gołębnik... A to jest lotowy czy rozpłodowy? Też lotowy. Lotowy gołębnik? Ten gołębnik dałem synowi prezent. Tego... I tutaj syn lata z tego gołębnika? Tak. Aha, to przejdziemy, zobaczymy. O. Nie było. Tak. Tu widzimy, jesteśmy już we wnętrzu tego gołębnika. A to syna jest, tak? Tak, tutaj. No a tata się opiekuje, widzę. Nie no, właśnie nieposprzątane syn się opiekuje. Aha, nieposprzątane to już widzimy. Spółek niezgarnięte. Tak. Synowi, jak się nazywa, to je pokażemy, zrobimy reklamę. Syn, tata miał posprzątane, a syn nie ma. Syn sprząta dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu. Wychodzi z założenia, że gołąb się musi uodpornić. Tak, a syn co robi? Prowadzi własną firmę. To też czasu ma mniej na to też na pewno. Tak, tak, tak. No, tu widzimy, jeszcze pokażemy tutaj cele. I to są też wszystko gołębie od taty wziął, to są wszystko gołębie rasy kukułka. Jest tutaj 20 chyba 7 albo 8 samczyków. Jest tutaj gołębnik prowadzony metodą obiegową. Też jest podzielony na 4 części. Tutaj tylko są drzwi wzięte na sezon zimowy. Później te gołębniki są. Tutaj te promienniki kolega w zimie dogrzewał, tak? Nie, nie, nie. Tutaj na tym gołębniku jest chłodno w maju. Jeśli nie ma słońca, jest zimno. I w miesiącu maju ten gołębnik jest dogrzewany. W maju? Tak. Takimi promiennikami tu widzimy. Tak, to są tak, promienniki tak. Podczerwieni. Tak. To nie są takie normalne, że żarówka, tylko to jest po prostu wkręcane w miejsce żarówki, w oprawkę tak, promiennik. I w maju koledzy dogrzewacie, tak? Tak. O, ciekawe. Jest tu dość. W tym drewnianym gołębniku, w tym obu gołębniku, gdzie byliśmy na dole, jest podgrzewana podłoga. A podłoga ma ogrzewanie podłogowe? Tak. Jest betonowy gołębnik, jest zimny. Aha. Przy spadku temperaturze, przy deszczu, coś takiego musi być. Rozumiem. To się zobaczymy jeszcze raz, tutaj dalej przejdziemy jeszcze. Tutaj są wloty, to normalnie z tego gołębnika też lotuje syn, tak? Tak, tak. Tutaj tak, widzimy tak, wloty właśnie. Gołębie są właśnie po odlocie, już oblatywane. Zobaczmy, róż podobny.
troszeczkę może innej konstrukcji, ale idea ta sama, jest bardzo niski taki, położony na podłodze dosłownie. A tata przekazał synowi takie gołębie, że tak powiem, odpadowe, czy takie gołębie się starał dobre przekazać? To co było, to tutaj zostało. No, część gołębie są tu fajne, do wiecie. A przepraszam, tak zapłacił za to, czy tak dostał w prezencie? Dostał w prezencie. Dostał w prezencie, no to widzimy. A się to na takiego grze. To tamczyki przez sezon letni, czyli... Już. Tak. Pokażemy tam dalej. Jest jeszcze jeden bok. Przebywają przedział. W tym gołębniku. Teraz on jest pusty, tu nie ma żadnych gołębi, są tylko... Nie. Siodełka, takie cele, takie malutkie na gołębie. W dachu są, widzimy, też jeszcze świetliki, co któraś żarówka posiada przeszkloną przestrzeń. W sezonie lotowym na tym gołębniku jedzą i przebywają przez poniedziałek, wtorek, środę i czwartek cały czas tutaj. Natomiast są wypuszczane tylko na piątek. Do tej części? Do tej części. I nocują w piątek, z piątku na sobotę w tym gołębniku. Jest to troszeczkę taka inna metoda, ale skuteczna. Metoda kukułki. No, a właśnie. Kolega latał z tego gołębnika też właśnie? Tak, tak. Rozumiem. No. Tutaj jest gołębnik z samiczkami obok zaraz, tak? Tak. Tu widzimy. Ops! Żeby nie przeszły, to może wejdę. Karmik, w karmiku też tak samo naturalna karma. Dodajmy dodatkami wszystkimi naturalnymi. Tak. Gryt gołębie muszą mieć w sezonie lotowym dostęp do grytu. Cały czas, raz w tygodniu powinno się wymieniać. Rozumiem. Widzimy, to samiczki teraz są. Tak. Ale też syna. Też syna, to widzimy. To syn ile ma gołębi? Około 60 może. Czyli cała hodowla liczy ile gołębi? No gdzieś w granicach 60. Syn ma, a razem z ojcem, razem tutaj na gołębnikach ile jest gołębi wszystkich? Około 300, 200? Około 200. 200 gołębi. 50. Rozumiem. To teraz może jeszcze przejdziemy, kolega nam pokaże o tych swoich tych naturalnych produktach, coś powie i pokaże. Nim przejdziemy zobaczyć, jak wyglądają te naturalne preparaty przygotowywane przez kolegę Zbyszka, wejdziemy jeszcze do gołębnika rozpłodowego, zobaczyć tutaj jego te podstawowe pary rozpłodowe, tak? Zobaczmy tutaj, jest ich. Ile tu jest gołębi? 50 par, tak? Jest około 50 par. 50 par, tak. One już są sparowane. Co takie jest dziwne, takie widzimy, słomę widzieliśmy w innych hodowlach, tutaj jakieś liście są, tak? Tu są liście z orzecha. Liście z orzecha. A w jakim celu to jest? Czy to, żeby się nie było prioradów, coś takiego? Żeby nie było prioradów. Gołębie, które się obścielają liśćmi z orzecha włoskiego, nie mają prioradów praktycznie przez cały rok, no, dopóki nie zostaną rozłączone. Orzech ma coś takiego w sobie, że żaden gad się do tego nie pcha. Nie ma tutaj problemu. Zobaczmy, z molami. Że... O właśnie, tu widzimy, jak wygląda gniazdo, miska lęgowa. Wszędzie są te liście z orzecha. Tu widzimy. Co roku praktycznie pary są rozłączane, łączone na nowo. Moje gołębie są bardzo, bym powiedział tak, waleczne. Co widać, że mimo, że samce mają tutaj niektóre cele przez rok czy przez dwa, większość tych gołębi po połączeniu no, walczy o swoje terytoria i efekty tego co to za gołąbek jest? Są bardzo widoczne. To znaczy są pobite często? Tak, są często pobite. Dopiero cała sytuacja się klaruje no, na tydzień po połączeniu. No. Tutaj chciałem pokazać. Czyli kolega świadomie, że tak powiem, doprowadza do tych takich bujek między gołębiami? Nie. Po prostu tam chodzi do takiej, one są takie... Ale przy tej metodzie prowadzenia rozpłodu to jest, że tak powiem, nieuniknione, nie, tak? Uważam, że to jest w genach. W genach? Tak. Aha. Już były takie przypadki, że jak się tam przykładowo zamknęły dwa wdowce, no to jeden przeżywał, a drugi niestety nie. A ten co jest, co za gołąbek? Co kolega trzyma? To jest gołąb z Waxmundu od kolegi Garbacza. Pokaż mi go skrzydło jeszcze raz może. Nie. Też ma takie skrzydło na to? Też bardzo króciutkie przedramię.
No tu widzimy go. Fajny gołąbek. Z którego to jest roku? To jest 2007 rok. Jaką samiczkę on posiada teraz? 20-35 ma numer obrączki. Przez dwa sezony był lotowany. Fajnie mi się pokazywał. No i przyjął się do mojej hodowli. I... A samiczkę jaką dostał? Do rozpłodu, no. Natomiast samiczkę to ma taką z mojej rasy. To była samiczka, która w 2005 roku była moją najlepszą samicą na mutki. No i trafiła do rozpłodu. Uważam, że te najszybsze młode no, są dobrymi później rozpłodowcami. Samiczka też ma bardzo mocne skrzydła. Pokażmy je od razu właśnie tak. Grubkie przedramię. To na co kolega zwraca uwagę. Widziałem tylko kilka gołębi takich o maści innej niż niebieska i nakrapiana u kolegi. Tam parę ciemnych takich, a w większości to są jednak tej... W większości to są gołębie niebieskie. Albo lekko nakrapiane. Są to gołębie... No tu mamy takiego niebieskiego. Tiche Hartox. Też fajny gołąb. Starszy to jest samczyk, z którego roku tak, to jest? Tak, to jest gołąb 2004 rok. Widzimy go. 53-34. Też gołąb przez 4 sezony był lotowany. Od 2009 roku jest w rozpłodzie. Ale to tylko z tego względu, że wrócił z któregoś lotu ze złamaną nogą. No i zakończył karierę z ciężkiego lotu. Tutaj kolega ma jeden przedział, tam widzę jeszcze tutaj, chyba dwa przedziały są, tak? Są czy trzy? Dwa przedziały. Przejdziemy do kolejnego, jest oświetlony teraz, tak? Też widzimy na ziemi, jest dużo liści orzecha. Widzimy, są gołębie sparowane już w celach. Ile to jest gołębi w takim przedziale mniej więcej? Po 15-20 par, coś takiego? Jest 25 par, ale nie wszystkie segmenty są zajęte. Rozumiem. Popatrzmy, kolejny przedział. Tu widzę, kolega doświetla im teraz, tak? Tak, tak. Dziś jest dzień pochmurny, to gołębie tu jest mój taki najlepszy gołąb, który w tej chwili... Najlepszy to znaczy co? Lotnik w rozpłodzie? Co to... Najlepszy jako lotnik i najlepszy rozpłodowy. Pokażmy go kolegom, jak to jest gołąb, o jakim numerze? To jest gołąb 4079 z 99 roku. Zdjęcie jego mamy, zdaje się. Tak, tak. Na stronie internetowej, zdjęcie. Tam w dziale gołębie w hodowli, u nas można go zobaczyć. Około 30% tych gołębi... Pochodzi z tego gołębia? Pochodzi z tego gołębia. Mogę tylko nadmienić, że wnuk jego był w zeszłym roku najlepszym gołębiem w Polsce. Chociaż nie na moim gołębniku, tylko w oddziele Rabka. Rozumiem. Pokażmy może, bo zobaczmy to o tej waleczności, co kolega mówi, jest teraz pobity mocno, widzę, tak? Tak, ten gołąb chciałby mieć cały regał dla siebie. Ale niestety, no, troszkę cierpliwości i on tam później się ustatkuje. Ale przy pierwszym połączeniu jest w nim taka agresja po dostaniu samiczki, że no walczy z każdym. Rozumiem. I ten cały regał chciałby mieć dla siebie. Tak. A tymczasem go musi dzielić z innymi tutaj jeszcze. Tutaj na dół w ogóle przez ostatni, jak on to jest, w ogóle jest ciężko coś wprowadzić, bo automatycznie ten gołąb jest tak zawzięty, że już na oczy nie widzi, ale dalej... Bije się. Dalej się bije. Atakować. Tu mamy też kolejne pary rozpłodowe, już sparowane są, tak? Kiedy były parowane, czy kolega przypomni? W sobotę były parowane. Od jutra będą zamknięte. One tak przez dwa dni były po połączeniu otwarte. Od jutra będą zamknięte, bo w 6-7 dniu dochodzi do zapłodnienia przez samczyki. Te dwa dni są takie bardzo ważne. Jeśli się je przymknie w celach, wtedy to prawdopodobieństwo, że te młode są po nich, no jest dużo większe niż na takim swobodnym obchodzie. Rozumiem. Dobrze. Przejdziemy teraz do tych preparatów słynnych kolegów. Tutaj jeszcze chcemy pokazać synów tego gołębia, takiego agresywnego, którego kolega Zbyszek pokazywał. To jest gołąbek z połączenia, tak? Ojciec z córką. I ten synalek ma podobny charakter. Też jest bardzo agresywny. Waleczny taki. Bardzo waleczny. No i zresztą
No widać. Tak, pobity będzie też, oczywiście. I to jest drugi syn jeszcze jego, tak? Tak, u góry też jest drugi jego syn. Aż też niebieski, taki goł. Przytrzymywać. Z którego roku jest ten koło? Ten gołąb jest 2008 roku. On mi zdobył roczniakiem 10 konkursów, bardzo dobrych konkursów. I w pierwszym roku wydał od razu syna też dobrego, który jako młody zdobył 4 konkursy. Też skrzydło ma krótkie właśnie? Też ma krótkie skrzydełko, krótkie przedramię. Przedramię, przepraszam. No. I to jest ojciec tego gołębia, który w zeszłym roku był najlepszym roczniakiem w Polsce. Tam w Rabce, tak? Tak. Powiem u którego kolegi? Każdy w gazetce przeczyta. Rozumiem. Dobrze. Grzesiek by może nie chciał reklamy. Dobrze. Przejdziemy dalej. No i właśnie jesteśmy w takim też pomieszczeniu u kolegi, gdzie znajdują się puchary, które zdobył. Tutaj widzimy ich. Oj, multum jest tutaj. Naprawdę jest ich duża ilość. Pokażemy. I ta właśnie teraz tutaj na stole też, oprócz pucharów, oczywiście znajdują się te preparaty, o których mówiliśmy, że chcemy kolegom pokazać. Tu widzimy, co to są za preparaty, to opowie nam już sam kolega. Ten pierwszy, pokażmy. Ten pierwszy to jest... Może tu by kolega siadł. O, przepraszam, będzie to lepiej widoczne. Ten pierwszy to jest czosnek, sok szczostku razem z miąższem. On taki gęsty jest, tak? Tak. To się po prostu przed podaniem rozszczypuje. Jest to naturalny produkt. A jak to uzyskiwane jest? Jak to jest uzyskiwane? Kilogram czosnku, pół litry wody, pół litry miodu. Czosnek jest zmiksowany na miazgę, zalany wodą z miodem, stawiony do chłodnego miejsca. Jest to bardzo ważne na samym początku, przez pierwsze dwa dni, żeby to było bardzo w chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Wtedy czosnek puszcza sok i nie psuje się. A czosnek, proszę, że przerwę, to jest taki normalny ze sklepu, czy kolega też uzyskuje z hodowli, żeby był ten polski taki normalnie? Nie, w sklepach mamy to... chińskiego dużo czosnku. Tak, tak, ale jest to czosnek polski, jest to czosnek wiosenny, bardzo mocny. Muszę tutaj powiedzieć, że czosnek wiosenny, ten sadzony na wiosnę, jest dwa razy silniejszy od tego zimowego, który jest sadzony, no, na zimę. Jest to taka odmiana po prostu, ale staram się zawsze, żeby to był czosnek gdzieś tutaj z okolicy, z pewnego źródła i ten. I ten preparat na co stosowany jest? To jest taki naturalny produkt. Na drogi oddechowe. Na co jeszcze raz może powtórzmy? Na drogi oddechowe, tak? Na drogi oddechowe bardzo dobrze działa. No i zabija kokcydiozę, robaki. A z czym czosnek, podawany jest? Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Jest podawany z drożdżami piwnymi. Na karmę? Tak. Na karmę. Jak często? Też nie często. Raz w tygodniu maksymalnie, no jeśli są tam jakieś objawy chorobowe, to przez 3 dni. Ale to się rzadko zdarza. Nie radziłbym też nikomu stosować go częściej, bo po prostu czosnek powoduje wysoką temperaturę u ludzi, tak samo i u gołębi. Podnosi ciśnienie, nadmiar jego nie jest zbyt wskazany. I jak często kolega przygotowuje taki preparat w roku? 2 razy do roku robię taką miksturę i to mi wystarcza na cały rok. Rozumiem. I kolejnym preparatem, który chcemy pokazać, co to jest za preparat? To jest naturalny ocet jabłkowy, który też sobie sam robię. Co jesień około 10 kg jabłek ścieram na miazgę, zalewam gotowaną wodą, dodaję też miód. No i... A jaką ilością wody? To jest w proporcji 1 do 10. Czyli 1 litr miodu, 10 litrów wody. Stoi to przez okres 2 tygodni w ciepłej temperaturze. No z reguły jest to w kotłowni, gdzie jest ta temperatura zawsze wyższa. Potem jest to cedzone. Po wyburzeniu się, tam po okresie 2 czy 3 tygodni,
ocet jest zlewany do butelek, ma piękny kolor. Widzimy właśnie taki, jest trochę przezroczysty. Zapachu, jeszcze pokażmy, przepraszam, że przerwę, pokażmy jeszcze jedną rzecz, że jest na dole naturalny osad. Tak, tak. On taki, nie jest do końca taki klarowny, aczkolwiek on i tak już jest taki przezroczysty. Zapach jego się roznosi, już go czuć. Tak, no niestety zapachu kolegom nie przekażemy, ale proszę nam uwierzyć. No. Jest to tanio i zdrowo dla gołębi. I naturalny całkowicie. I całkiem naturalny, nie ma tu żadnej chemii. I kolejny preparat, co to jest? Kolejny preparat to jest, tu jest akurat zrobiony w tym roku. Widać. Pokażmy go. Też naturalny osad taki, który po przewróceniu butelki do góry dnem, on spływa. W tym preparacie są wszystkie soki, jakie można uzyskać z warzyw. Czyli marchew, pietruszka, buraki, pory, selery, czosnek, cebula. Jest to dobrane w ten, składniki są dobierane w ten sposób, że na każdy litr każdego soku jest dodany litr octu jabłkowego. Tego, który wcześniej był przygotowany, tak? Naturalnego tego też. Naturalnego. Na samym końcu dokłada się do 10 litrów 1 litr propolisu i to wszystko miesza się razem, zestawia na okres 2 miesięcy, 60 dni, od 40 do 60 dni i wtedy powstaje coś takiego. Ten akurat produkt ma już 2 lata. Tak. I podaję go raz w tygodniu przez cały rok. Ten końcowy, ten co jest w słoiku. Tak, tak. A ten, który jest w butelce, to jest taki półprodukt, czy co nie, to jest? Nie, to jest tegoroczny, zrobiony na następny rok. Aha, czyli cykl produkcji niejako 2 lata trwa takiego? No nie aż 2 lata. 2 sezony. 2 sezony, o, można rozumiem tak powiedzieć. No, staram się, uważam, że ten produkt, czym jest starszy, tym lepiej działa. Czyli podsumujmy. Do tego dodajemy propolis i wtedy uzyskujemy ten preparat, tak? Tak. Rozumiem, dobrze. A jak to jest podawane? Podawane jest to na karmę, na około 20 gołębi, 5 łyżek. I jak często? Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, a ja, czemu to? Rano i wieczorem. Przeważnie jest to podawane w sezonie lotowym w poniedziałek, ewentualnie w niedzielę, jak jest krótki lot. Gołąb szybko dochodzi do formy i bardzo szybko się odbuduje. Czyli to jest regenerujący taki środek? Tak. Regenerujący, wzmacniający, odkażający. A teraz oprócz tych 4 tutaj powiedzmy preparatów, które nam kolega pokazał, naturalnych, jeszcze jakiś inny kolega stosuje? To znaczy prócz mieszanych mineralnych, to stosuję jeszcze tak z takich naturalnych produktów, które są nieodzowne dla gołębi, jest to glina. Uważam, że dostęp do gliny w sezonie lotowym, tak jak w sezonie zimowym, gołąb powinien mieć, daje jej dość dużo. No do tego z naturalnych produktów, to co tam jeszcze takiego? No myślę, że to wszystko. To wszystko. To jest takie w większości to, co już kolega stosuje, pokazaliśmy i to myślę, że będzie na chyba, jeżeli o te naturalne produkty chodzi, na dzisiaj chyba tyle, tak? Tak. Dobrze, dziękujemy bardzo. Także odwiedzimy kolegę, jak będzie sezon lotowy. Zobaczymy, jak jego gołębie siadają, lotują. I wtedy, jak sądzę Państwu, również relacje z tego zdamy. Także dziękujemy i do zobaczenia. I już na zakończenie, kiedy kończymy rozmawiać z kolegą Zbyszkiem, pokażemy jeszcze okolice, w jakiej lotuje. Jest tutaj pełno różnych wzniesień, gór. O, tu widzimy, teraz idzie mgła, to może tak do końca nie widać, ale tutaj w zimie jest bardzo ciężko, proszę mi uwierzyć, dojechać. Prawda? Niekiedy się zdarza, że nie idzie wyjechać praktycznie też. Można tak powiedzieć. Rozumiem. Byli tacy, co nocowali. Tak, to się zdarza. Tutaj powiedzmy, że jak się zjeżdża z górki, to naprawdę jest ślisko później i podjechać nie idzie. Trzeba niekiedy samochód zostawić. Także już teraz żegnamy kolegę. Dziękujemy za obszerny materiał, który uzyskaliśmy, pokazując hodowlę kolegi Zbyszka. I tak jak mówiłem, spotkamy się jeszcze z kolegą w sezonie lotowym. Także do zobaczenia.